Powtarzając za Anglikami, remember, remember the 5th of November. Ale warto też pamiętać o 19 listopada. A i 20 też wychodzi świetna gra. Wiecie co? Może po prostu powiemy wam o wszystkich grach, które trafiają na konsolę Xbox w listopadzie. Zanim w ogóle rozpoczął się listopad, 31 października w izometrycznym roguelike'u Redacted powróciliśmy do więzienia Black Iron na Callisto. Pamiętacie Callisto Protocol? I nie, to nie działanie cenzury. Gra naprawdę nazywa się Redacted. Redacted wyróżnia się stylem graficznym przypominającym powieść graficzną i wpadającą w ucho ścieżką dźwiękową w stylu arcade punk. W grze przedzieramy się przez hordy zainfekowanych więźniów, próbując uciec z więzienia zanim będzie za późno. Każde nowe przejście daje szansę wypróbowania nowego uzbrojenia i zdobycia stałych umiejętności. Cały szkopuł polega jednak na tym, że jest cała masa innych więźniów i strażników, którzy też chcieliby uciec, a została tylko jedna kapsuła ratunkowa. Na początku miesiąca dostaliśmy grę, która obiecuje prawdziwy rollercoaster emocji – Planet Coaster 2. Kontynuacja hitowej gry o budowaniu parków rozrywki daje graczom jeszcze większą swobodę, w tym możliwość dodawania przejażdżek wodnych. Możecie śmiało puścić wodze fantazji, ale pamiętajcie też o takich drobiazgach jak budżet parku i dobre samopoczucie klientów. Na szczęście dzięki nowej funkcji map cieplnych bardzo łatwo jest zobaczyć, gdzie popełnia się błędy. Możecie nawet grać z innymi, zarówno w kooperacji w trybie sandbox, jak i rywalizować w trybie franczyzy. Wygląda na to, że Planet Coaster 2 może spokojnie ubiegać się o tytuł najszczęśliwszego miejsca na Ziemi, odkąd zadebiutowało 6 listopada. A jeśli dobrze rozegracie karty, od 6 listopada możecie grać w kolejną niesamowitą grę, ponieważ roguelite z elementami budowania talii, Across the Obelisk, pojawił się na konsolach Xbox Series X i S. Królestwo jest pogrążone w chaosie, a wy i wasza drużyna musicie je uratować. Sam gatunek został nieźle w tej grze przetasowany, ponieważ czekają nas 4 nietuzinkowe klasy postaci, ponad 500 różnych kart do stworzenia własnej talii, a także proceduralnie generowane wydarzenia, które wprowadzają do rozgrywki dodatkową dawkę emocji. Dokonywane wybory wpływają również na przebieg fabuły, więc Across the Obelisk może okazać się najbardziej regrywalną grą karcianą od czasów pasjansa. Jeśli macie dość symulowania roztrzęsionych kóz w niskiej rozdzielczości i po prostu domagacie się czegoś lepszego, to ucieszy was wiadomość, że Go Simulator Remastered trafił do Game Passa Ultimate 7 listopada. Po 10 latach od premiery ta absurdalna zabawa oparta na fizyce została odświeżona na potrzeby konsol Xbox Series X i S z nowiutką oprawą 4K i 60 klatkami na sekundę, które są stabilne jak kozica górska. Dodatkowo zremasterowana wersja Goat Simulator zawiera wszystkie rozszerzenia DLC do oryginalnej gry, a także nowe menu Mutator, które pozwala wybierać i łączyć ulubione kozy na różne niecne sposoby. Twórca Silent Hill powrócił 8 listopada, by ponownie nami wstrząsnąć. Tym razem nową, przerażającą grą Slitherhead. Podczas gdy miasto jest równie straszne, co słynne spowite mgłą miasteczko, Slitherhead jest grą bardziej zorientowaną na akcję, w której walczymy z różnymi ohydnymi potworami. Możecie je pokonać za pomocą standardowego zakresu uników i dobrze dobranych parowań, ale kluczową mechaniką jest tutaj możliwość przeskakiwania między ciałami, opętywania różnych postaci i korzystania z ich zróżnicowanych umiejętności lub po prostu ratowania się ucieczką w ostatniej chwili, zanim wasze obecne ciało zostanie przerobione na mielonkę. To coś w rodzaju Prototype, Watch Dogs i Ghost Trick połączonych w doskonałą kronenberowską potworność. Jeśli nie jesteście gotowi na to, by pożegnać sezon strachów, koniecznie sprawdźcie Slitherhead. Dacie wiarę, że od 2021 roku nie mieliśmy nowej gry z serii Farming Simulator? Cóż, ta posucha wreszcie dobiega końca, ponieważ Farming Simulator 25 pojawił się 12 listopada. Tym razem możecie na farmie bawoła mieć. Wiecie, bawoł tu, bawoł tam. Możecie też uprawiać szereg nowych roślin, takich jak szpinak i ryż, na mapach w azjatyckim klimacie, które dołączyły do tych amerykańskich i europejskich. Z drugiej strony będziecie musieli uważać na nowe, wymagające typy pogody, takie jak grad i trąby powietrzne. Z tymi ostatnimi nie ma żartów, zapytajcie Glena Powella. Poprzednia gra Farming Simulator 22 jest dostępna w usłudze Game Pass. Warto nabrać wprawy już teraz, by w przyszłości zebrać plony swojej ciężkiej pracy, gdy zasiądziecie do nowej odsłony. Dragon Quest to w zasadzie prekursor gier JRPG, a jedna z jego najlepszych odsłon 14 listopada doczeka się nowego, wspaniałego remake'u. Remake HD 2D Dragon Quest 3 zachowuje cały nostalgiczny urok oryginału, aż po urocze małe sprajty postaci. Tylko spójrzcie na te maluchy. Rewelacja.
Sprajty poruszają się teraz w przepięknym, pełnym detali świecie, w którym dodano także inne usprawnienia, takie jak opcjonalny znacznik celu, który pomoże Wam nie zbłądzić, autozapisy i możliwość dostosowania prędkości walk. A jeśli lubicie RPG z takimi sprajtowymi grafikami 2D, to obie gry z serii Octopath Traveler są aktualnie dostępne w Game Passie. Jeśli gracie w Diablo 4 i szukacie nowych podziemi do przemierzenia, powinniście wypatrywać Path of Exile 2, które pojawi się w ramach wczesnego dostępu już 15 listopada. Ta oparta na klasach gra action RPG pozwala tworzyć własne postacie, a stopień, w jakim można personalizować ich umiejętności, jest wręcz niewiarygodny. Drzewka umiejętności są tak gigantyczne, że mogłyby ponieść hobbitów do Isengardu. W grze dostępna jest też pomysłowa mechanika klejnotów, która pozwala dodawać dodatkowe wzmocnienia do umiejętności, na przykład umożliwiając ich dwukrotne użycie lub zwiększając ich wybuchowość, co zawsze jest przydatne. Posiadacze subskrypcji Game Pass Ultimate będą mogli odbyć swój kolejny lot już 19 listopada wraz z premierą gry Microsoft Flight Simulator 2024. Najnowsza odsłona tego zadziwiająco dokładnego symulatora w jakiś magiczny sposób zdołała podnieść poziom realizmu jeszcze wyżej dzięki jeszcze bardziej zaawansowanej fizyce i nowym, bardzo dokładnym systemom samolotów. Jest to również najbardziej szczegółowe odzwierciedlenie naszej planety do tej pory, obejmujące ponad 100 tysięcy mil kwadratowych fotogrametrii. Krótko mówiąc, wszystko jest tu naprawdę imponujące. Nowe opcje rozgrywki też brzmią niesamowicie, na przykład możliwość rozwijania rozmaitych karier opartych na lotnictwie, od gaszenia pożarów z powietrza, po poszukiwania i ratownictwo czy wyścigi samolotów. A już następnego dnia do usługi Game Pass Ultimate trafi w dniu premiery kolejny wyjątkowy tytuł. Stalker 2 – Serce Czarnobyla. Pierwszą rzeczą, którą zauważycie w tej grze FPS z otwartym światem, jest to, jak absolutnie oszałamiająca jest grafika, która czasami wygląda wręcz fotorealistycznie. A drugą rzeczą, którą zauważycie, jest ryczący mutant szarżujący w waszą stronę z wyraźnie nieprzyjaznym wyrazem twarzy. Na szczęście będziecie mieli do dyspozycji mnóstwo różnych, wysoce modyfikowalnych broni, które pomogą wam rozprawić się z nimi podczas eksploracji niesamowitego mrocznego świata Stalker 2, odkrywania jego tajemnic i robienia wszystkiego, co w waszej mocy, by pozostać przy życiu. Bijąca rekordy popularności gra action RPG w stylu anime, Genshin Impact, trafi na konsolę Xbox Series X i S już 20 listopada. Gra przenosi graczy do rozległego świata fantasy, składającego się z 7 różnych narodów, z których każdy reprezentuje inny żywioł. Ale wszystko zmienia się, gdy naród ognia atakuje, a nie, to co innego. Ale podobnie jak pewien ostatni Władca Wiatru, Genshin Impact pozwala władać żywiołami w walce, palić wrogów, porażać ich, zamrażać i ogólnie rujnować im życie. Jest to barwna, wspaniała przygoda pełna fantastycznych postaci, a do tego całkowicie darmowa. 4 listopada Stardew Valley stało się nieco bardziej gwieździste, skąpane w rosie i jeszcze bardziej doliniaste, gdy najnowsza aktualizacja, patch 1.6, pojawiła się na konsolach. Dostępna także na PC, ta aktualizacja dodaje wiele ważnych nowych funkcji, takich jak możliwość picia majonezu. Wypróbujcie więc Stardew Valley w Game Passie już teraz. Wygląda na to, że w listopadzie będziemy mieli jeszcze sporo do omówienia, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Trzymajcie się, cześć!